Wygląda na to, że jesteśmy na żywo. Pewna kobieta siedząca w biurze, pracująca nad dużym, dużym projektem, który powodował w niej już po pewnym czasie uczucie frustracji i przytłoczenia, miała świadomość, że ma w szufladzie czekoladki, których postanowiła nie ruszać. No, zostawi sobie, żeby tam leżały na czarną godzinę albo jakąś specjalną okazję. Jednak w pewnym momencie, pomimo swoich wcześniejszych ustaleń, zupełnie nieświadomie otworzyła szufladę i nie zastanawiając się, zjadła, ale wiecie, nie jedną czekoladkę, ale całe opakowanie. Czekoladki miały 260 gramów. No to tyle co duża pomarańcza albo 5 mandarynek. Tylko w przeciwieństwie do pomarańczy, one dostarczyły prawie 1500 kalorii. Co tam mogło zajść? Ciekaw jestem, czy macie pomysł. Dajcie proszę znać, czy wszystko dobrze widać i czy wszystko dobrze słychać. Czy nie jest za cicho, bo ostatnio były problemy z głośnością. Ja nazywam się Mikołaj Choroszyński, zajmuję się psychodietetyką, jestem też prezesem i założycielem Fundacji FitMind, gdzie w gronie świetnych specjalistów pomagamy odzyskiwać zdrową relację z jedzeniem, aby móc cieszyć się życiem. A to jest FitMind Life i dzisiaj porozmawiamy na temat emocjonalnego jedzenia. Tak naprawdę przygotowałem dla Was wykład na ten temat, żebyśmy wgłębili się trochę w temat emocji, jedzenia, uczuć i reakcji, które pojawiają się w odpowiedzi na tą stymulację. Jest ok. Agata, dzięki. Małgorzata, wszystko widać, wszystko słychać. Renata, dzień dobry, jest ok. Dobrze, to ciekaw jestem, czy macie pomysł, co mogło zajść w tej sytuacji? Czemu pomimo tego, że kobieta w biurze postanowiła, że nie będzie jadła przynajmniej tego dnia czekoladek, zjadła całe opakowanie? I czemu zdecydowała się zjeść nie jedną czekoladkę, ale wszystkie? Co tam mogło zajść? Może spotykacie się u siebie z takim zachowaniem, albo obserwujecie podobne mechanizmy. Łamanie swoich zasad, swoich reguł. Małgorzata pisze, miała dostęp do czekoladek, nie umiała przestać. Tak. Dostęp jest tutaj istotny. I sam fakt, że trudno było przestać. No właśnie, ale dlaczego nie umiała przestać? Może umiała? W końcu przestała, ale na jednym opakowaniu. Efekt wszystko albo nic. Paweł się zajadała jakieś emocje. Okej, to też ma sens. Tylko co my przez to rozumiemy? Jak to zajadać emocje? Dobrze, to przejdźmy do tego, no właśnie, czym te emocje są. Ja tu pozwolę sobie przeczytać Wam dwa akapity z monografii Dietetyki w chorobach serca, a dokładnie rozdziału, który napisałem do tej monografii na temat psychologii zmian nawyków żywieniowych. I tutaj są akapity dwa odnośnie emocji w kontekście jedzenia. Małgorzata pisze, każda czekoladka była inna, musiała spróbować wszystkie. Okej, to też jest ciekawa teoria. Czasami jest ta ciekawość, ale w takiej sytuacji często jest też tak, że robi się to nieświadomie, że te czekoladki tam nad czymś się myśli, tu jedna, tu druga,
12 czy 14 takich czekoladek i mamy tych kalorii tyle, co prawie na cały dzień wystarczy. Natomiast nie dostarczamy tam ani błonnika, ani białka praktycznie, więc to też przejdziemy tutaj o ten element rozwiniemy w dalszej części, gdzie będziemy rozmawiali o świadomych decyzjach żywieniowych, czyli świadomość tego, jak wpływa na mnie to jedzenie. Chciałbym, żeby każdy też wyciągnął dla siebie z tego live'u jakąś wiedzę, która rozwinie u niego świadomość i nauczy się lepiej zarządzać swoimi emocjami i lepiej wpływać na swoje decyzje żywieniowe, albo mieć większą ich kontrolę. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka, to może na początku dodam, lub serduszko, jeżeli uważacie, że ten materiał jest dla Was wartościowy, bo to wtedy wpływa fajnie na algorytmy i innym też wyświetli się coś, co uważacie za wartościowe. Więc emocje i jedzenie. Nawyki żywieniowe są nierozerwalnie związane ze sferą emocjonalną. Emocje towarzyszą przed, podczas i w trakcie konsumpcji żywności. To ważne jest podkreślenie, ponieważ emocje są z nami cały czas. Te uświadomione i te nieuświadomione. Emocje są zwykle definiowane jako szybka reakcja na bodziec, który może być na przykład jedzenie lub picie. We współczesnej psychologii emocje to system obejmujący również uczucia, uznawane za taki subiektywny składnik oraz pobudzenie fizjologiczne i wraz ze specyficzną ekspresją oraz zmianami zachowania. Zaraz to wszystko uprościmy. Można wyróżnić trzy podstawowe składowe procesu emocjonalnego. Czyli mamy trzy elementy procesu emocjonalnego, czyli przede wszystkim jest to zmiana poziomu aktywacji organizmu. To jest bardzo ważne. I to uczymy się obserwować, będąc co do tego ćwiczenia. Czyli na ogół emocja powoduje wzrost pobudzenia emocjonalnego. To jest odczuwane właśnie pobudzenie. Czyli ktoś siedzi i emocje, na przykład frustracji, powodują pewne pobudzenie. I emocje nas kierują ku temu, aby poradzić sobie, aby przeżyć, aby uniknąć jakiejś sytuacji, aby się wyregulować, żeby wrócić do stanu stabilnego, żeby nie było pobudzenia. Emocje też mogą być obniżające, czyli takie wyciszające, ale na ogół są to emocje pobudzające do działania, bo jeżeli strach lub lęk może być na przykład zamarznij, nie? Taka reakcja emocjonalna zamarznij. I się nie ruszaj, żebyś nie zauważył zwierz jakiś niebezpieczny. Ale zazwyczaj mamy reakcję walcz lub uciekaj. Ale jest też jeszcze ta grupa reakcji zaprzyjaźnij się albo przymilej. Okej, okay, drugim podstawowym elementem jest znak emocji, czyli on jest dodatni albo ujemny, czyli albo jest przyjemny, mamy odczucie przyjemności, są to przyjemne emocje, albo przykrości. A jak myślicie, czy przyjemne emocje też są związane z jedzeniem? Jeżeli nam jest przyjemnie, to czy my też potrzebujemy wtedy, albo możemy tą emocję regulować jedzeniem. Więc może być odczucie przyjemne lub przykrości. Jeżeli uczucie jest nieprzyjemne, emocjonalne, to następuje reakcja afektywna, czyli wzrost pobudzenia i działanie. Trzeci element składowy to specyficzna treść, zależna od charakteru bodźca, decydująca o sposobie doświadczania i przejawiania się emocji. Okay? Czyli zmiana poziomu aktywacji organizmu, znak emocji, przyjemny lub nieprzyjemny, no i specyficzna treść, co dalej z tym robimy. Więc tak obrazowo, opisując emocje są to pewne sygnały z organizmu. One mają chemiczne
ugruntowanie, czyli można je określić, każdy hormon jest pewną sygnalizacją do mózgu. Emocje to inaczej maile do naszego mózgu, co mamy zrobić. Takie do dyspozytorni. Zrób to, rób tego więcej, rób tego mniej, tego unikaj. I emocje powodują pobudzenie organizmu, na przykład hormonalne. Pojawia się jakaś emocja i wydziela się adrenalina. Bo pojawia się jakaś emocja, wydziela się kortyzol. Albo pojawia się jakaś emocja i nagle nasz żołądek produkuje grelinę. I robimy się głodni. Czyli emocje są związane z sygnałami chemicznymi, hormonami, które są wysyłane do mózgu, jak takie maile, żeby nam pomógł działać. W związku z powyższym badanie emocji w kontekście jedzenia stało się istotne, zwłaszcza biorąc pod uwagę przyjęty wcześniej paradygmat oceny emocji jako prekursora jedzenia, zwłaszcza w kontekście przejadania. Bada się teraz, dlaczego emocje powodują jedzenie lub przejadanie. Nowe podejście do badania emocji nabrało impetu zaledwie w przeciągu ostatnich 20 lat w perspektywie zdrowotnej, jak i komercyjnej związane z przemysłem żywieniowym. Przede wszystkim, jeżeli coś się bada, to znaczy, że tam są jakieś pieniądze. Tak jest w wielu przypadkach i firmy żywieniowe produkujące żywność stwierdziły, że no okej, oddziałowując odpowiednio na emocje, będziemy w stanie więcej sprzedać naszych produktów. To jeżeli emocje są związane z jedzeniem, no to będziemy na tej płaszczyźnie emocjonalnej sprzedawali. Bo ktoś może wiedzieć, że te czekoladki szkodzą, ale jeżeli odpowiednio emocjonalnie to jest przedstawione, to przynajmniej kupi, a jak już kupi, to z pewnością nie będą długo leżały bez użytku. Więc w dalszym ciągu nie ma pełnego konsensu co do definicji emocji oraz naukowej teorii emocji, które są niezbędne, aby móc zmierzyć emocje. I to też jest ciekawe, ponieważ jest wiele teorii, czym są emocje, czym są uczucia i czym się różnią. Więc staramy się w tym momencie jak najbardziej ogólnie o tym opowiadać. Tak? Staram się przedstawić to w taki sposób, żeby to był cały jeden koncept, a nie skupiać się na poszczególnych emocjach. Jeżeli emocja jest długotrwała, to już możemy mówić o jakimś nastroju. Bo pamiętajcie, że emocje są chwilowe i mamy się wyregulować. Mamy coś zrobić. Ale jeżeli jest tu zabarwienie też już pewnego. Jeżeli jest to zabarwione jakimiś myślami, doświadczeniami, wspomnieniami, to w tym momencie może się ten stan emocjonalny stać nastrojem i wtedy na przykład mogę czuć się smutno przez cały dzień. Więc istnieją listy emocji w wielu językach i pomagają one określić odczuwane stany emocjonalne. Słowa jednak nie mogą odzwierciedlić faktycznego stanu emocji. Jeżeli my staramy się emocje nazwać słowem, na przykład złość, to okazuje się, że u każdej osoby to może być zupełnie inny obszar pobudzenia. W różnych kulturach stosuje się różne nazwy emocji. Czyli teoretycznie jakiś naród, nasz sąsiadujący, może mieć zestaw pewnych sygnałów z ciała nazwany jakąś emocją, której my nie mamy. I to widzi się szczególnie w większych szerokościach, znaczniejszych różnicach geograficznych, odległościach. Więc cały czas te badania międzykulturowe są istotne, żeby coś znaleźć wspólne porozumienie, czym są emocje. Bo kiedyś uważano, że emocje można po twarzy rozpoznać. Pokazuje się zdjęcie twarzy i ktoś nazywa to jakąś emocją, ale jak się pokazuje gdzieś na drugim końcu w Filipinach taką samą emocję, to ktoś może powiedzieć w jednej kulturze, że jest zły, w drugiej, że jest szczęśliwy. No dobrze, ale to, żeby tyczyło się dzisiaj jedzenia emocjonalnego, to jeszcze. Okej, okay, Małgorzata pisze. Kwestia wpojona nam w dzieciństwie, nie płacz, nie denerwuj się, w życiu dorosłym, w milczeniu
zajadamy, w dzieciństwie daje się nagrodę, słodycze w dorosłym nagradzamy się. Tak, i to wtedy ta nagroda jest związana z jakimś pozytywnym stanem emocjonalnym, albo taką przewidywanym pozytywnym stanem emocjonalnym, bo to wcześniej było nagradzane jako coś pozytywnego. Teraz też współpracuję, pomagam jednej osobie, która zachęcała dzieci, żeby uczestniczyły w takich spotkaniach, tym, że po spotkaniu, jak będą grzeczne, to sobie coś zjedzą, takiego ekstra, a to jakiegoś maka, a to jakiś słodycz. I to się sprawdzało w jakimś krótkoterminowo, no ale w dłuższym terminie, jak chcieli już ten nawyk zmienić, no to pojawił się opór dzieci, no bo to było przyjemne. I jak to mają bez doświadczenia tych przyjemnych rzeczy, tej nagrody w postaci jedzenia, wytrzymać całe spotkanie? Beka pisze, mam insulinooporność, wiem, że muszę ograniczyć węgle do minimum, niestety zachowuję się jak osoba uzależniona. Nie oznacza, że jak masz insulinooporność, musisz ograniczyć węgle do minimum. To jest tylko jedna ze strategii. Nie jem słodyczy, na przykład tydzień i przychodzi moment, że rzucam się na słodkie. Nadrabiam cały tydzień, potem wyrzuty sumienia. Następnie wracam do stanu wyjściowego i tak w kółko. Takie kompulsywne cykle. W trakcie jedzenia mam uczucie, że nadrabiam spadek cukru, a nie przyjemności, albo to tylko takie wrażenie. Okej, okay. No, myślę, że też wyciągniesz coś z dzisiejszej teorii emocji. Więc emocje są tym postrzeganiem wzorców w zmianciele. I emocje są zarówno postrzegane, jak i niepostrzegane. Jeżeli czym się różni emocja od uczucia? Jeżeli emocje jesteśmy w stanie nazwać, to ona już jest uczuciem, bo uczucie jest uświadomione. Ona równocześnie może być i emocją, i uczuciem, ale już uświadomionym. Ale uczuć nie ma nieuświadomionych. O tak. Przynajmniej według tych teorii najbardziej spójnych. Czyli ja mogę czuć emocje i zobaczcie, w tym wypadku kobieta pracująca, którą opisałem na początku, to kobieta pracująca przy biurku czuła emocje i może nie była świadoma tej swojej frustracji i może była nieświadoma tego, że sięga, ponieważ to były nieuświadomione emocje. Ona nie czuła głodu. Nie było uczucie głodu, że o kurczę, muszę coś zjeść. Bo czym się różni jedzenie pod wpływem emocji, jedzenie emocjonalne od takiego jedzenia visceralnego pod wpływem głodu? Taki głód emocjonalny od głodu visceralnego. Otóż głód visceralny narasta stopniowo. Czyli wiem, że mi się kończy paliwo w baku, bo już dawno do tego baku nic nie wrzuciłem. Ale wiem, że jeszcze przejadę na tych oparach sporo. Natomiast jedzenie. Dobra, to najpierw skupmy się na tym jedzeniu pod wpływem głodu, czyli narasta stopniowo. Jestem głodny i zjem cokolwiek. Im dłużej jestem głodny, tym bardziej spada kategoria, tym większą mam kategorię produktów, które mogę zjeść. Czyli na początku mam ochotę zjeść na coś konkretnego. O kurczę, tak jestem głodny, to sobie zjem falafla, ale po jakimś czasie, dobra, już zjem cokolwiek. Zupę, co będzie do zjedzenia? Czyli kategoria znacznie wzrasta produktów. I można zapomnieć o tym uczuciu jedzenia, albo zepchnąć tam gdzieś na dalszy plan, jeżeli jestem głodny fizycznie. Czyli ja wiem, że jestem głodny, ale to nie znaczy, że muszę teraz zjeść, nie znaczy, że umrę, się rozpadnę albo coś się stanie. Ok, jestem świadom tego. I jedzenie z powodu, w efekcie głodu nie wiąże się też z utratą kontroli. Jeżeli jestem głodny, to najem się tylko tyle, ile potrzebuję i skończę. Tak, to była fizjologiczna odpowiedź. Natomiast jedzenie emocjonalne, głód emocjonalny jest związany z tym, że on pojawia się nagle. Znacie coś takiego? Takie uczucie, że nie wiem, mogłem zjeść obiad godzinę temu, ale nagle jest to. Takie, muszę coś zjeść. Albo nad czymś pracuję i nagle muszę coś zjeść. I to jest takie silne i intensywne, że nie mogę się skupić na pracy.
Doświadczacie czegoś podobnego? Silne, intensywne i mam ochotę na jakiś konkretny produkt. To nie jest kategoria produktów. Ja mam ochotę na te czekoladki, które są w szufladzie, albo mam ochotę na wafelki, które mam w kuchni. I ta myśl o wafelkach zaczyna działać. Czyli pojawia się nagle, jest chęć na konkretne produkty i łatwo jest tutaj o przejedzenie się w ilości. Tak? Na przykład w przypadku kobiety, która zjadła całą paczkę czekoladek, one miały prawie 1500 kalorii. Więc łatwo jest stracić odczucia fizjologiczne z głodu i sytości, jeżeli jemy emocjonalnie. Więc uczucia to są nasze subiektywne, pochodzące z wnętrza ciała, które są takim zbiorem informacji z różnych receptorów z naszego ciała. Na przykład sygnałów trzewnych, sygnałów temperatury, bólu, zbiór takich, zestaw właśnie różnych impulsów, które mówią nam o tym, jak się czuje nasze ciało. I uczucia to są niezbędne, żebyśmy mogli funkcjonować. Uczucia i emocje, bo w pewnym momencie to one się pokrywają w wielu płaszczyznach, bazują na naszym systemie interoceptywnym. Kto wie, czym jest interocepcja? Trochę już o tym wspominałem. Interocepcja, czyli inaczej słuchanie sygnałów z naszego ciała. To jest taki, nazywam to szóstym zmysłem. Mamy smak, węch, słuch, dotyk, wzrok. I szósty to jest to, co ja czuję w sobie. Bo żadnym ze zmysłów nie będę czuł bólu kolana albo tego, że mam gorączkę. To jest mój wewnętrzny, interoceptywny sygnał. I uwaga. Ta interocepcja, te sygnały interoceptywne, takie jak chociażby bicie serca, tempo bicia serca, tempo oddechów, albo sygnały głodu i sytości, czy ja mam pełny żołądek, czy nie. Możemy ćwiczyć. I jeżeli nie ćwiczymy, jeżeli na tym się nie skupiamy, to tak jak trochę z węchem. Zobaczcie, gdzie teraz jesteście? Jakbym was zapytał, co czujesz? Czy czujesz jakiś zapach? To większość osób może by powiedziała, że nie, albo czuję je, na przykład ktoś tam smaży jajecznicę i to czuję. Ale tak naprawdę każdy jest otoczony mnóstwem zapachów. Prawie 20-30 źródeł zapachów można przy odrobinie uwagi zlokalizować. Jak ja tutaj siedzę, w tym miejscu, to mogę czuć zapach, nie wiem, odżywki do brody, mogę czuć zapach kremu do ciała, mogę czuć zapach mojego swetra, mogę czuć zapach mojej pachy, moich skarpet, mogę czuć zapach mojego psa, mogę czuć zapach kanapy, plastiku z telefonu czy z jakiegoś gadżetu, kwiatków na oknie i tak dalej, i tak dalej. Tych zapachów, gdybym się skupił, to byłbym w stanie przy odrobinie praktyki, uważności, bo to też rozwijamy. Też badania pokazują, że jak przez 2 tygodnie skupiamy się na tym, co czujemy i wąchamy świadomie, no to rozsiewają się w mózgu receptory odpowiadające za zapach i nagle dostrzegam znacznie większą barwę zapachów, paletę zapachów wokół. Jestem bardziej świadomy. Tak samo jest z naszym odczuciem interoceptywnym. Jeżeli my się skupiamy na tym i ćwiczymy to odczuwanie interoceptywne, to zaczynamy odczuwać coraz więcej sygnałów płynących z naszego ciała, świadomie. I to pozwala nam sprawniej regulować się emocjonalnie.
ponieważ jak pojawia się emocja i ona jest bardzo silna, to ona chce jak najszybszego zaspokojenia, żeby wyregulować się, żeby być w tym stanie spokoju i stabilizacji. I czasami podejmujemy niewłaściwe decyzje, żeby do tego dojść. Szczególnie jak przegniemy trochę gumę, przeciągniemy w złą stronę. No to wtedy podejmujemy impulsywne zachowania pod wpływem emocji. A emocje są sygnałem, ale to my możemy wybrać, jak chcemy zareagować. Jak mamy uczucie, jak ta emocja jest już uświadomiona, ja wiem, że co się dzieje, to mogę wybrać, jak chcę ją zaspokoić. I tutaj jest taka kategoria utylitarnych przekonań, przewidywań. Więc przechodzimy do tych świadomości wyborów żywieniowych. Utylitarne przekonania, to przewidywania, jest to świadome zastanawianie się, jak dana decyzja wpłynie na mnie, na moje zdrowie, na moje cele, na mnie w przyszłości. Utylitarne przewidywania. Więc świadome wybory żywieniowe to chociażby świadomość wartości odżywczej produktów, tego, czy czego indywidualnych zapotrzebowań tego, naszego organizmu, wartości smakowych, właśnie jakichś własnych preferencji, ilości, jakości, czy sposobu, jak było dane jedzenie przygotowane, na przykład czy jest smażone, czy jest duszone na parze. Więc świadomie wybieram, jak to na mnie wpłynie. Tu przypomina, mogę taki dać taki przykład jedzenia takiego typowego w niektórych krajach Azji, gdzie układa się różne miseczki i każda z tych miseczek ma coś dać nam dla zdrowia. Na przykład w kuchni pięciu przemian. Czyli tutaj trochę alg morskich, tutaj trochę jakiejś soi, czy jakiejś ryby, tutaj trochę jajek, tutaj ryż, tutaj warzywka, jakiś owoc. Dlatego, żeby uzupełnić wszystko, czego potrzebuje organizm. I wtedy świadomie te produkujemy. I to jest pewna świadomość żywieniowa. Czyli chcemy mieć kontakt z ciałem, chcemy czuć to, czego potrzebujemy, jak to możemy zaspokoić, czy jestem faktycznie głodny. A druga rzecz, to jak wpłynie to na moje zdrowie. I tutaj wystarczy naprawdę taka prosta praktyka zastanowić się i zadać sobie to pytanie świadomie. Jak to wpłynie na moje zdrowie? Będziecie zdumieni, czy zdumione, jak to zmieni Waszą trajektorię wyborów żywieniowych. Jeżeli mam jakiś produkt, wezmę sobie dwa wdechy, żeby uspokoić to pobudzenie, bo emocje są pobudzające, jak sobie powiedzieliśmy w większości. Więc trzeba się uspokoić, trzeba się skupić na tym, co ja naprawdę czuję. Czy szybko oddycham, czy szybko mi bije serce. I to jest praktyka ćwiczenia tego interoceptywnego. Czy mam pełny żołądek? Uspokajam się chwilę, bo oddech nas obniża to pobudzenie. I zadaję sobie pytanie, taki oddech stopniowy, głęboki. Bo jeżeli będę oddychał szybko, to znowu mnie to pobudzi emocjonalnie. Nie? To będę w stanie pobudzenia. A my chcemy się wtedy stonizować. Okej, czuję pobudzenie, dobra, wszystko jest okej. Lubię sobie powtarzać też, jestem bezpieczny, bo jeżeli te emocje są bardzo skrajne, to czasami się pojawia takie uczucie braku bezpieczeństwa. Że coś mi grozi. Nie, jestem bezpieczny, mojemu życiu nic nie zagraża. Mojemu życiu nic nie zagraża. Tak pamiętam, jak medytowałem i puściłem przez kilka dni i odczuwałem wtedy głód. To było normalne, że się odczuwa głód. I pojawiała się gonitwa myśli, taka związana z głodem, że muszę coś zjeść. Ja wtedy brałem głęboki oddech i powtarzałem sobie kilka razy, spokojnie, mojemu życiu nic nie zagraża. Jestem bezpieczny. Jestem bezpieczny. I ten poziom pobudzenia spadał po chwili. Ja już ta gonitwa myśli się uspokajała i wracałem do takiego stanu równowagi. I byłem w stanie bez problemu, bez większych problemów
obserwować te uczucia, które się we mnie pojawiają, związane na przykład z głodem i głównie z głodem, sytości tam nie było. Więc to jest taka umiejętność kontaktu ze swoim ciałem. Uspokajamy się i wtedy zastanawiamy się, jak ten produkt wpłynie na moje zdrowie. Czy ja go chcę w siebie włożyć? Bo pamiętajcie, że przeciętna osoba w ciągu roku tak średnio spożywa od 300 do 500 kg jedzenia. Jak gdyby sobie to ułożyć w jednym pomieszczeniu, to byłoby to pewnie kilka palet jedzenia. 300-500 kg. Ale to też oznacza, że to jedzenie nas przebudowuje. Wbudowuje się w nasze ściany naczyń, krwionośnych, ściany komórek, ściany mózgu i tak dalej. Więc my po roku, no, trochę już jesteśmy inną częścią, inną wersją siebie. Logicznie, te cegiełki się przebudowują, zużyte są wydalane, pobieramy nowe. I tak samo z naszym podejściem do jedzenia emocji, w kontekście emocji. Jeżeli my karmimy się różnymi rzeczami mentalnie, to też będziemy z tego skonstruowani. Jeżeli karmimy się social mediami, pobudzamy co chwila dopaminę, uzależniamy się od różnych zachowań, to trudniej będzie świadomie wybierać decyzje, ale jeżeli rozpoczniemy zmianę, to po takim roku takich małych decyzji codziennie też będziemy już w innym miejscu. Więc tu przygotowuję Was na pokorę i cierpliwość w tym procesie, że to będzie wymagało pewnych małych kroków i pracy zmiany. Dokładnie o tym jest też nasz program intensywnej zmiany nawyków żywieniowych FitMind, gdzie pomagamy osobom na przykład uzależnionym od jedzenia słodyczy, odzyskać najpierw świadomość, naukę obserwacji siebie, a potem zmienić to zachowanie. I przekazujemy narzędzia, żeby potem praktykować, żeby to zachowanie zostało z Wami czy z osobami w naszym programie jak najdłużej. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to w nowym roku rusza kolejna grupa i jest. Już nie, normalnie jest 12 miejsc wolnych, ale już wiem, że są pierwsze zarezerwowane, więc wkleję Wam link. Kto chciałby więcej na ten temat się dowiedzieć i popraktykować zdrową relację z jedzeniem, na przykład jeżeli ma problem z objadaniem się, z kompulsywnym jedzeniem, impulsywnym, pod wpływem emocji, to tutaj zapraszam Was. Odwiedźcie naszą stronę, wypełnijcie kwestionariusz, a wtedy skontaktuje się z Wami trenerka FitMind, aby przeprowadzić krótką konsultację i sprawdzić, czy możemy Wam pomóc. Albo możemy Tobie pomóc. Małgorzata pisze, obrazowy przekaz chyba najlepiej trafia do mnie, na przykład jedząc chipsy, ile litrów oleju wlewamy w siebie. No dokładnie, tak. Jeżeli można to rozłożyć na tygodnie, miesiące, to pewnie trochę się uzbiera. Albo wyłożenie na stół całych tygodniowych zakupów, wtedy wizualnie widzimy, jaka ilość czy objętość. I pamiętajcie, bo ja też tak czasami powtarzam, jak wykonuję jakąś aktywność fizyczną. Na przykład kiedyś z kolegą gdzieś tam jechaliśmy rowerami. No i on powiedział, że jak jeździ rowerem, no to można sobie pozwolić na więcej. I tam na jakiegoś fast fooda. I chciał skoczyć. A wtedy właśnie tak utylitarnie odpowiedziałem, że no nie do końca chcę, żeby ten tłuszcz z frytury wbudowywał mi się w ściany naczyń krwionośnych i mózgu. Czyli to też jest ważne, żeby karmić się tymi cegiełkami, które będą nas budowały, będą budowały zdrowe ciało. Oczywiście, jak zawsze podkreślam, że jest i miejsce na fast fooda, jest i miejsce na słodycz, no ale żeby mieć tam świadomość, że w trakcie roku, no to się tego trochę zbierze. I ile chcecie, żeby się tego zebrało? Nie? Czy mała paczuszka,
czy wielki wór. Więc to jest istotne, żebym tą świadomość w sobie pielęgnować, że tych małych kroków w trakcie roku, a wiecie, to jest tylko rok, a jeżeli ktoś, osoby, z którymi pracujemy w programie, często latami jedzą tego typu produkty i to sobie wyobraźcie, jaka jest ilość. Nie? Żeby każdy mógł po sobie ocenić, czy tego typu cegiełek chce, tego typu cegiełkami chce budować najważniejszy wehikuł, jaki ma do dyspozycji, czyli swoje ciało. A badania pokazują, że żywność ultra przetworzona, te produkty właśnie najbardziej przetworzone, przyczyniają się do gorszego funkcjonowania i rozwoju wszelkich chorób. Bo tak naprawdę, jeżeli choroba jest spowodowana zewnętrznymi czynnikami, jakieś bakterie, wirusy, no to trzeba się leczyć, trzeba się zabezpieczać, ale jest 70 ponad procent chorób jest spowodowana czynnikami wewnętrznymi. Skąd one się biorą? Jest mały procent chorób genetycznych, na które faktycznie nie mamy wpływu, bo na ekspresję genów mamy wpływ chociażby tym, co jemy. Nie? Mogą, jak nawet mamy jakieś geny wadliwe, to one mogą pozostać wyciszone. Czy mamy jakąś chorobę gdzieś w genach, bo dziadek, babcia, rodzice mieli jakąś chorobę, to my możemy ją wyciszyć odpowiednimi nawykami żywieniowymi. Ale to jeszcze wracając do emocji, do świadomego jedzenia, czyli świadomość to jest pewna, to zadanie sobie pewnych pytań. Te pytania powodują, że zmieniamy nasze wybory żywieniowe. Ale żeby być w równowadze emocjonalnej, żeby nie pojawiały się te impulsy i kompulsje, bo to jest brak świadomości. Jeżeli my jesteśmy kierowani nawykami, nawykowym jedzeniem, i jeżeli jesteśmy kierowani impulsywnym, kompulsywnym jedzeniem, czy zachowaniami żywieniowymi, to jest brak świadomości. To jest automatycznie. Zdajemy się na to, żeby nami kierowały emocje i żeby nami kierowały nawyki. Nie mamy wpływu na swoje życie w takim wypadku. Więc my zmieniamy nawyki, bo jeżeli dana czynność, na przykład emocjonalne jedzenie, czyli raz zjem emocjonalnie, bo czuję jakieś pobudzenie wewnętrzne, na przykład, nie wiem, taki prosty przykład. Głodzenie się, albo przeciąganie posiłków i jeszcze do tego dużo stresorów z zewnątrz i naraz ta presja w środku, znacie? Takie uczucie, no, że muszę coś zjeść, bo się zaraz rozpadnę. I to jest spowodowane i głodem, który powoduje dyskomfort pewien i wpływa na nasz stan emocjonalny, uczucie głodu, to jest świadome uczucie głodu, jestem głodny i wiem to, ale z drugiej strony jest tutaj tyle bodźców, których nie do końca jestem świadomy i one też generują napięcie we mnie. Więc to, czego potrzebuję w tym wypadku, to dwie strategie. Pierwsza, wyregulować napięcie emocjonalne. Druga strategia, zaspokoić głód. Ale jeżeli ja je połączę w jedną strategię, no to co? Podwójna pepperoni, albo do tego jeszcze wiaderko lodów i słodki napój. I wtedy łączę dwie strategie, czyli chcę się najeść i wyregulować emocjonalnie. Jakie strategie możecie, albo znacie, albo praktykujecie, które was regulują emocjonalnie? Macie takie strategie? W jaki sposób to pobudzenie można wyregulować? Takie nieprzyjemne, ten dyskomfort. Jak właściwie czuję, że jestem w takim stanie, że coś muszę zrobić. I też często, to jeszcze do narzędzi się odnosząc, pojawia się na przykład w naszym programie takie spostrzeżenie, że nie widzę swoich uczuć, nie odczuwam, że sięgam i tak naprawdę tam nie ma żadnych uczuć. Uczuć czy emocji. I okej, to jest bardzo prawdopodobne, jeżeli może nie być uczuć, jeżeli one nie są uświadomione, ale emocje są zawsze. Jeżeli to jest tak jak z węchem.
jeżeli jestem świadomy, to czuję wokoło wiele zapachów. Jeżeli jestem świadomy swoich emocji, to też czuję, co się we mnie dzieje. I to czasami brakuje nam słownika, żeby to dobrze określić, bo tych nazw emocji dobrze jest, to możecie opisywać dowolnym sposobem, bo to są wasze emocje. Tak? Możecie je opisać. Jest takie określenie w niemieckim języku. Emocja, jakbym chciał dostać w twarz, czy coś takiego. Ktoś ma taką emocję. Takie uczucie. Im bardziej barwnie opiszecie, to tym lepszy macie kontakt z tym doświadczeniem. A nazwanie i opisanie emocji to jest sposób, żeby złagodzić napięcie. Czyli przede wszystkim zauważenie tego. Jeżeli trudno jest opisać emocje, to pierwszym krokiem, jaki możecie wykonać, to po prostu zastanowić się, czy ja się czuję przyjemnie, czy nieprzyjemnie. I czy czuję się pobudzony, czy wyciszony. Już to wpływa na decyzję i na obniżenie tego nieprzyjemnego pobudzenia. Jeżeli to jest nieprzyjemne pobudzenie, ja to nazwę, ok. Czuję, że nie jestem w takiej równowadze, nie jestem spokojny, jestem pobudzony i czuję, że to jest nieprzyjemne. Ok. Czuję, że to jest nieprzyjemne pobudzenie. Chwilę, żeby się zastanowić, żeby zatrzymać to działanie, żeby zatrzymać ten impuls, oddech, co mogę zrobić? No i tutaj się świetnie sprawdza sposób 10 minut. 10 minut odroczonej gratyfikacji. 10 minut odroczonej gratyfikacji, bo wtedy emocja ma w stanie dać nam sygnał. My ją zauważamy, jak ją zauważymy, to ona stopniowo się stabilizuje. Ewa, na jednej z Twoich kart jest napisane: by jeść powoli. Tak. Chodzi o karty jem przez wybór. Jeżeli chcecie odzyskać kontrolę nad swoimi nawykami żywieniowymi, to tutaj macie zestaw kart, aby jeść przez wybór. I dokładnie to się tam tyczy też emocji i potrzeb. By jeść powoli. Zauważyłam, że kiedy chcę się wyregulować emocjonalnie, jem szybko, jak zwierzę. Tak. To pewnie jest właśnie związane z tym pobudzeniem i jakimś może uczuciem braku bezpieczeństwa. Tak, to mogę interpretować. W takich chwilach przypominam sobie to hasło: jedz powoli, skup się na tej czynności. I tutaj ćwiczysz też interocepcję wtedy. Czyli co czuję? Czy ja już się najadłem, czy jeszcze nie? Jest takie jeszcze ćwiczenie, które w kursie Sprawny Umysł i Zdrowe Ciało przytaczam, czyli 3 razy stop. W trakcie jedzenia zrób taką czynność, że trzykrotnie odłóż sztućce. Odłóż sztućce. Ok, jak ja się czuję? Jestem głodny. Podnieś sztućce, jest dalej, potem odłóż. Jak ja się czuję? No, jeszcze mam ochotę zjeść, ale już czuję, że jestem tak w 60% najedzony. I dalej biorę. Tylko, że to wszystko wiąże się z tym, żebyśmy skupili się na sobie. A jak jest stres, to jest zewnętrzne bodźce i my tam gdzieś gonimy, jesteśmy myślami już daleko do przodu. Albo jeżeli jest jakiś może smutek, to jesteśmy gdzieś z tyłu w ogóle myślami. Coś tam się za nami ciągnie. I tracimy kontakt z rzeczywistością, z tym, co jest tu i teraz. Trochę wtedy fantazjujemy, co może się wydarzyć, albo sobie fantazjujemy, co się wydarzyło. To ma bardzo, to ma wpływ. To są elementy, które pozwalają, że jeżeli my na to wpłyniemy, to naprawdę podnosi się jakość życia i satysfakcja z niego. Już nie mówię tylko dlatego, że budujemy się z lepszych cząsteczek, lepszych cegiełek, ale świadomość tego, że my się budujemy z lepszych cegiełek, że mamy wpływ na to, większy wpływ, bo to też nie jest tak zawsze stuprocentowo. Pamiętajcie, że to jest proces. To jest proces, który trwa całe życie. Tylko im bardziej się na tym skupiamy, no tym jesteśmy w większym stanie równowagi i satysfakcji z życia, z użytkowania naszego ciała.
Zbyt często żyjemy w oddzieleniu od sygnałów płynących z ciała. Tak, no to jest przeważnie większość zaburzeń. Gdzieś tam jesteśmy głową gdzie indziej. Jeszcze przypomnę Wam o zostawieniu kciuka i lub serduszka. Jeżeli ten materiał jest dla Was wartościowy, jeżeli chcecie więcej takich mini wykładów, to też dajcie znać, jeżeli ta forma Wam pasuje i z chęcią przygotuję, bo przez lata pracy na wykładowcy na dwóch dużych warszawskich uczelniach tych materiałów mam sporo, ale też lubię je aktualizować, więc wtedy mam motywację, żeby Wam przygotować naprawdę coś fajnego, merytorycznego. Ale też lubię te spotkania, gdzie sobie rozmawiamy o jedzeniu zupełnie na luzie. Więc z chęcią Wam też. I takie materiał będę przygotował. Dobra. Jak odzyskać kontrolę nad swoimi decyzjami żywieniowymi? To tak w podsumowaniu już trochę powiedzieliśmy. Taki trening interoceptywny. I tutaj są wszelkie techniki mindfulness, ale no, to jest taki, mam wrażenie, zarezerwowany dla niektórych grup termin. Ale po prostu uważności. Uważność. No czym jest uważność? No, jestem uważny na sygnały z mojego ciała. Czyli skupić się na tym, jak ja się czuję, zatrzymać się, pooddychać, pomedytować, wyciszyć. Wiecie, wyciszyć to nie znaczy, że idę na spacer i uruchamiam sobie jakiś podcast, tylko daję sobie te 15-20 minut spaceru bez podcastu. I sam lubię wtedy skupić się na tym, jak stawiam stopy, które mięśnie czuję. I znowu, aktywność fizyczna. Na przykład było takie badanie, które pokazało, że tancerze mają lepszy kontakt z ciałem, bo integrują muzykę, integrują ciało. Więc ruch i taki świadomy ruch, żeby być z tym i żeby pytać się, jak ja się czuję. Zapominamy o tym, nie? W tym całym biegu zapominamy o takie proste pytanie, no, jak ja się czuję. A jak my się sami nie zapytamy, jak my się czujemy i nie zadbamy o siebie, to zwalanie tego obowiązku na innych jest już czystą przemocą. Że ty masz dbać o to, jak ja się czuję. Nie, no ja mam dbać, sam mam dbać o to, jak ja się czuję. Jeżeli jestem samowystarczalny, się czuję dobrze, no to wtedy wokół też wszystko się zaczyna fajniej układać. Chociaż łatwiej jest oddać odpowiedzialność. Nie, to też jest inny w ogóle element, że spychamy odpowiedzialność, no i wtedy działamy na tej fali wszystkich impulsów i wszystkich nawyków. Ciasteczka się same zjadły, a nie ja zjadłem. I tak dalej, i tak dalej. Powiedzcie, czy macie jakieś pytania na koniec? Już trochę przeciągnęliśmy czas. Możecie podzielić się swoim feedbackiem, czy podoba Wam się taka forma dla osób, które też będą oglądały nagranie. Czy chcecie podobne treści, może jakieś konkretne obszary do rozwinięcia, może bardziej w kierunku emocji, a może bardziej w kierunku dietetyki żywienia. Przypomnę Wam jeszcze na koniec o programie intensywnej zmiany nawyków żywieniowych. To jest nowatorski program i 9 na 10 osób, która go przechodzi, trwale zmienia swoje nawyki żywieniowe. Tu są przedstawione wszystkie narzędzia i przechodzimy go w cyklu 10 tygodni, czyli tydzień po tygodniu spotykamy się. Ten czas szybko mija, ale przez ten czas jesteśmy cały czas w procesie. To jest ważne, że codziennie po trochu uczymy się ten proces przesuwać w dobrym kierunku. A potem macie tyle narzędzi, że życie już zaczyna, jesteście w innym zupełnie miejscu po tych 10, to jest zaledwie 10 spotkań dwugodzinnych. A jeżeli ktoś chciałby karty, bo o tym jeszcze nie wspomniałem, to Wam wkleję link do strony i tutaj macie zestaw narzędzi. W sumie idą święta, więc może komuś się przyda taka gra.
taka gra dla bliskich, albo żeby w trakcie świąt pograć trochę. Ewa, podoba mi się. Dzięki, Ewa. Jeżeli podoba się taka forma, to zapamiętuję. Małgorzata, porządek powinien brać przykład z bałaganu i robić się sam. Tak. Chociaż jak robimy automatycznie, dbamy o porządek, to też się robi sam. Jak coś gotuję i automatycznie wycieram blat i puczę wszystkie naczynia, to ten porządek się robi sam. Wykład super, dzięki. Grażyna bardzo trafia do mnie myśl. Nic nie zagraża mojemu życiu, jestem bezpieczna. Postaram się stosować. Fajnie, Grażyna, że jesteś. Cieszę się, że bierzesz to dla siebie. Bezpieczna to korekta podrzuciła beznadziejna. Tak, czasami słownik robi kaprysy. Dobra, słuchajcie. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Spokojnej niedzieli czy spokojnego tygodnia. I widzimy się w przyszłym tygodniu. Tak, jeszcze się widzimy w przyszłym tygodniu. Chociaż to już będzie Wielkanoc. Jutro się widzimy na spotkaniu z Janną Flis, poniedziałek o 19:00, i to sobie też porozmawiamy trochę o takich psychologicznych aspektach, bo Joanna jest psychologiem i psychologiem uzależnień, więc będzie to ciekawa rozmowa. Dzięki Wam za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć!